pracuję, działam w ramach firmy, która nazywa się Innovation Nest, która jest inkubatorem, seedowym, inwestorem typu venture. Na czym polega prowadzenie biznesu internetowego? No to pierwsza, najważniejsza rzecz to jest kierunek strategiczny. Rzeczywiście trzeba wiedzieć, co się robi, dla kogo się robi, jaki problem się rozwiązuje. Druga sprawa, ktoś musi wziąć odpowiedzialność za to, co się robi. I ta osoba nie może działać sama, czyli ten przedsiębiorca, lider wraz z zespołem muszą działać w sposób zmotywowany, energiczny, dynamiczny w celu osiągnięcia sukcesu. Trzecia sprawa to jest egzekucja, czyli rzeczywiście stawianie celów, stawianie kamieni milowych i ciągła weryfikacja tego, czy się podąża w dobrym kierunku. Jeżeli do tego dołożymy ostatni element, czyli potrzebne zasoby, to w całości dostajemy to, co jest naszą receptą, zwiększenie szansy na osiągnięcie sukcesu w biznesie internetowym. Sama kreatywność nie wystarczy. To, żebyśmy rzeczywiście mieli pomysły, to żebyśmy stawiali odważne hipotezy, to jest bardzo ważne. Natomiast później faktycznie trzeba bardzo ciężko pracować nad tym, żeby sprawdzić, czy pomysł, który się ma, czy on ma sens. Czy rzeczywiście ludzie chcą korzystać z tego, co nam się wydaje rzeczywiście pomysłem na zbawienie świata. Żeby faktycznie odnieść sukces, to koniecznie jest to połączenie z tym, co się na świecie dzieje. I to jest, począwszy od dobrego sprawdzania rzeczywiście, co robią inni ludzie. Tak jak wiele osób mówi w internecie, jest bardzo mało oryginalnych pomysłów. Zwykle pomysły, na podobne pomysły wpadają różni ludzie w różnych częściach świata. I teraz obserwowanie, co się dzieje, jest niezwykle ważne. Ten cały globalny kontekst, network globalny, kontakty i w myśleniu strategicznym, i w kontaktach potem biznesowych są niezwykle ważne. Czy YouTube mógł powstać w Polsce? Jeżeli chodzi o samą ideę, oczywiście, że mógł. Jeżeli chodzi o techniczne wykonanie, oczywiście, że mógł. Natomiast sam ten kontekst relacji biznesowych, które są w Silicon Valley, a które tutaj są dużo mniejsze, powoduje, że ten pomysł mógł się tam rozwinąć, a nie w Polsce. Zupełnie podstawowa rzecz to jest pewna idea, przeczucie, najpierw intuicja, która składa się na pomysł, w jaki sposób zaproponować coś nowego, coś ciekawego klientowi. I potem całe to odkrywanie klienta, całe to budowanie produktu, do tego nie trzeba być techniczną osobą. Aczkolwiek z drugiej strony osoby nietechniczne muszą brać to pod uwagę i rzeczywiście bardzo dużo słuchać i bardzo dużo uczyć się. Natomiast bycie przedsiębiorcą internetowym to nie jest techniczna specjalizacja. Wydaje mi się, że jesteśmy w czasach podobnych do renesansu. Dużej zmiany, w jaki sposób społeczeństwo funkcjonuje, w jaki sposób ludzie funkcjonują, gospodarka funkcjonuje. Te zmiany są w dużej mierze związane ze zmianami technologicznymi. I tym jest dla mnie internet, tym czynnikiem, który powoduje, że świat obecnie niezwykle zmienia sposób, w jaki funkcjonuje na bardzo różnych płaszczyznach.